Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest spółką, która dba nie tylko o rozwój swojej własnej firmy, ale również realizuje w praktyce społeczną odpowiedzialność biznesu. W szczególności chcemy realizować naszą lokalną odpowiedzialność biznesu i stąd wspieramy placówki medyczne, te, które walczą z koronawirusem i te, które są blisko miejsca naszej działalności. Wsparliśmy już placówki zdrowia w Sanoku, w Zielonej Górze, w Ostrowiu Wielkopolskim, w Warszawie. I dzisiaj mamy kolejną dobrą wiadomość, bo przekazujemy znaczne środki finansowe dla Centrum Medycznego w Łańcucie. To jeden z tych szpitali, który jest na pierwszej linii frontu i na najbardziej palące potrzeby, na zakup sprzętu, na środki do walki z koronawirusem, nasza fundacja PGNiG przeznaczy 1 660 000. Chcemy wspierać lokalną odpowiedzialność biznesu, chcemy wspierać nasze placówki zdrowia. Już przeznaczyliśmy na ten cel 6,5 miliona złotych. Również z Polskim Związkiem Głuchych przeznaczamy specjalne wsparcie dla utworzenia wideo infolinii dla wszystkich osób, które chciałyby dowiedzieć się, jak walczyć z koronawirusem, a mają problemy ze zdobyciem informacji. Dziękujemy. W ostatnim czasie Fundacja PGNiG przekazała kwotę 1 660 000 zł dla Szpitala Zakaźnego w Łańcucie. Z przeznaczonych przez Fundację środków zostanie zakupiony oraz uzupełniony niezbędny sprzęt i aparatura medyczna, który jest potrzebny w bieżącej walce z epidemią koronawirusa. Część środków zostanie również przeznaczona na zakup profesjonalnej odzieży ochronnej dla personelu medycznego Szpitala Zakaźnego w Łańcucie. Jako jednoimienny szpital zakaźny jesteśmy niezmiernie wdzięczni za tak wielką hojność ze strony Fundacji PGNiG, która stanowi dla nas nieocenioną pomoc finansową. Tak piękne gesty pomocy oraz wsparcia pozwolą nam wszystkim na przetrwanie tego trudnego dla nas okresu epidemii. Serdecznie dziękujemy.